Dzisiaj będę mówił różnymi głosami z Undertale'a. No, pewnie też powiecie, że gapia ma dwie kamieniny lub Bonexa. No, w sumie wielka kamienia zrobi tak samo w Undertale'a, ale to nie musi być coś zgapienie, bo oprócz Undertale'a będę jeszcze postawiał. Kurde, Bonex też robił z Bendy and the Ink Machine. Trudno. Oprócz Undertale'a też coś będzie. Też parę innych. Dobra, zaraz się widzimy. A jeszcze jedno. Grafika laptopa, bo ja wcześniej na starszym filmiku z tego dałem grafikę, tyle rzeczy się popsuło i już nie mogę jej dać. Więc będzie skrawik Google. Okej, no to zaraz się widzimy. A, jeszcze jedno. Wasza prośba, żebym kupił sobie statyw na telefon. Nie macie się. I do kogo kupię? Ale teraz przechodzimy do pierwszej osoby, czyli Chloe'ego. Już zaczynamy. No, witaj człowieku. Tak, to ja, Chloe. Kwiatek Chloe. No witaj. Pewnie się tego nie spodziewałeś, ale oto weź moje przyjazne kulki. Ty idioto, w tym świecie zabijać albo być zabity. Och, przepraszam, ja nie chciałem przeszkadzać. Na wstęp luk już sobie idzie. Determinacja. Determinacja. Frisk, przyjdzie czasem. Nie zapominasz, czemu ty tak naprawdę bronisz te potwory? O, witaj moje dziecię. Czyżbyś się zgubił w tych ruinach? Och, nie martw się. Już cię zaprowadzam do twojego pokoju. Czy ty tak bardzo mnie nienawidzisz? A, to ja! Wielki papajrus! Złapię tego człowieka! Nie! Człowieku! Zabiję cię za to, co zrobiłeś papiemu! No tak, no wiesz, no bo Caster... Caster był też kiedyś naukowcem, tyle że Caster... Metaton, no chodź tutaj na chwileczkę. No chodź, Metaton, chodź. No witajcie. Czyżby ktoś robił show? Przepraszam was, ale proszę was, zaczekajcie. Moja naturalna forma już się budzi do życia. Och, szkoda, że ty widzisz tą formę pierwszy raz. Ale też ostatni. Bye bye. Malutki człowieczku. Temi chce mieć na filmie. Jak tajemniczy mógł Temi. Jak tajemniczy mógł się bez Temiego. Temi jest smutno. To bardzo smutne, że musimy się pożegnać człowieku, kiedy jeszcze nie przeszedłeś na tą ścieżkę genocide. Myślałem, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Tylko mnie nie prosi o mercy, proszę cię. No hej, chyba się nie spóźniłem na naszą nocną pogawędkę, prawda? Muszę iść. Może później skoczymy do Glibiego. Dzisiaj są takie fajne hamburgery, które w środku mają ogień. Nawet dobry pomysł, ale ty masz zły czas. Jakby to powiedzieć? Okej. Kwiatki kwitną, ptaszki śpiewają. Dzieci, powinnyście płonąć w piekle. Ha, dzieci, takie jak ty,
są wredne, a więc od teraz będę je nazywał Czara. Głupi człowieku, zapłacisz za to wszystkim, jak ich zabiłeś. Sans, czy ty naprawdę wziąłeś tej paparazzi? Okej, oczekujcie dzisiaj drugiej części.